Witam Was na kanale Dzieciaki testują. Dziś Wam pokażę ten oto gimnastyczny stojak firmy Smili Play. Jest to stojak przeznaczony dla dzieci już od urodzenia praktycznie, chociaż raczej się sprawdza u takiego 2-3 miesięcznego dziecka, które się interesuje już zabawkami. On jest w tej chwili przerobiony na stolik. Tutaj na bocznych częściach, na bocznych stronach ma pokrętła i my te pokrętła musimy przekręcić. Rozkręcamy wtedy nasz stojak, o już tutaj widzicie, że nam się rozpada. Demontujemy ten panel od nóg, odczepiamy. I on tutaj w środku, nie będę całego zdejmowała, tutaj możecie zobaczyć. O, teraz możecie zobaczyć. Tutaj w środku są takie wgłębienia. Jedno, drugie i tam z tyłu jest trzecie. I o te wgłębienia tutaj chodzi i w zależności od tego, na jak my sobie te wgłębienia do naszego stojaka ustawimy, tak on będzie nam się trzymał. Zrobimy go teraz w pozycję najbardziej dzidziusiową, o, pochyloną. Skręcone, skręcone. Wygląda to w ten oto sposób. Panel jest pochylony, także jak Oli była mała, to ona siedziała sobie na leżaczku i ja wtedy ten stojak jej tak nakładałam na leżaczek i ona mogła rączkami sięgać, bo gdy dziecko leży na ziemi, takie kilkumiesięczne, to nie sięgnie do tego panelu, żeby go uruchomić, ale właśnie u nas sprawdził się patent, że kładliśmy go na leżak. Ona nie miała go na buzi ani nic z tych rzeczy, był trochę wyżej, bo tutaj się blokował tymi bokami o stelaż leżaczka. Ale ona mogła się tutaj, miała na wyciągnięcie rączek te zabawki. Trochę to teraz przekręcimy sobie w pozycję kolejną. Ta jest dla dziecka, które teoretycznie leży. Teraz zrobimy dla dziecka, które już raczkuje i sobie może do naszego panelu podchodzić, do stojaka podchodzić i sobie go uruchamiać. Wygląda to wtedy w ten sposób. Jest całkowicie pionowo i gdy dziecko jeszcze nie umie wstawać, ale już umie się poruszać, umie siadać, to wtedy robimy tak i sobie może do niego podchodzić i uruchamiać. I ja Wam w takiej teraz pozycji pokażę, jak nasz stojak działa. Tutaj mamy włącznik i głośnik oraz miejsce na baterię. Mamy dwa stopnie regulacji głośności. Troszkę się to między sobą się one troszkę różnią. Tutaj jeszcze, zwróćcie uwagę, jest oznaczenie, że to jest prawa strona R, L, strona lewa. I te nogi tak samo miały właśnie oznaczenie, która do prawej strony, która do lewej. Ale dobrze, przejdźmy do panelu. Słyszycie, on tak po cichutku teraz gra. Tak, tutaj mamy buźkę uśmiechniętą. W środku kolorowe kuleczki, jakieś takie przekładki. I to wydaje taki dźwięk. Przy potrząsaniu mamy gwiazdkę, mamy księżyc, mamy gwiazdkę. I to gra. Kokarda wydaje zabawny dźwięk, one świecą jak się włącza. Tutaj na górze mamy takie donaty, ponczuj się do przesuwania. Tutaj też jakieś kształty można sobie przesuwać, kręcić tym dookoła. Jest jabłuszko, w jabłuszku na jednej stronie mamy noc, na drugiej stronie mamy dzień na farmie. I też grają melodyjki przy przesuwaniu. Tutaj jest ukryta biedronka. Z drugiej strony jest ukryty motylek. Tak to działa i mamy takie coś do obracania. Im szybciej kręcimy, tym szybciej będzie nam grała muzyczka. O. Dobrze, ach, nie wyłączymy teraz tej muzyczki. I na dole mamy takie zawieszki wiszące, zabaweczki plastikowe.
jak pociągniemy, to one też nam aktywują dźwięki. I też zacznie grać muzyczka. Ta gąsienica się obraca dookoła, ten kwiatek też ma obracane listki. Te zabawki można zdejmować. Tak to wygląda po wyjęciu. Ma taki uchwyt. Tutaj jeszcze na bocznych częściach leżaka też są uchwyty, gdzie można coś sobie przywiesić. My tam wieszałyśmy na przykład jakieś zabawki, które miały właśnie takie kółeczka do zawieszania. Teraz nam skocz jest, wskoczyła. Dobra, wyłączamy. Tak wygląda, tak działa nasz stojak gimnastyczny. Czyli tak, jak już mówiłam, ma on trzy regulowane pozycje. Po skosie do dołu to będzie dla dziecka, które leży, dla najmłodszego maluszka. W ten sposób jest dla raczkującego, siedzącego maluszka, a jak maluszek już chodzi, to robimy go w poziomie i wtedy ma stolik interaktywny do zabawy. Mało tego, ten stojak u nas też służył jako patch. On jest bardzo lekki, można go łatwo przesuwać i Olisia często z tej funkcji korzystała, że przy nim wstawała. Żaden problem jest dla dziecka podnieść się z siedzenia na nóżki przy tym stoliku, bo jest on stabilny, jest to naprawdę stabilna konstrukcja, mimo że lekka. Dziecko się chwyta, podnosi na nóżki, no i Olisia sobie w ten sposób właśnie dreptała z tym stojakiem. Co do wykonania, zabawki z Mili Play z reguły, jak tak kojarzę, są raczej dobrze wykonane. Myślę teraz i myślę, ale nie miałyśmy raczej zabawki z tej firmy, z którą coś by się działo, czy było nie tak. I też ten stojak moim zdaniem jest bardzo dobrze wykonany. Porównując stosunek jakości do ceny, moim zdaniem jest to bardzo, bardzo dobre, bardzo dobrze zrobione właśnie. Jest on lekki, nie ma żadnych ostrych tutaj kształtów czy jakichś brzeszków. Wszystko jest zaokrąglone. Dziecko sobie krzywdy nim na pewno nie zrobi. Nawet jak, co też nam się zdarzyło, Oli się kiedyś o niego potknęła, upadła, uderzyła, no to to jest tak lekkie te nogi, że nic sobie naprawdę dziecko nie zrobi, uderzając w nie. No i oczywiście też nie ma żadnych tutaj elementów czy też krawędzi ostrych, wszystko jest delikatnie zaokrąglone z każdej strony, więc ja jestem zadowolona z tego stojaka. Jak chyba każdy stojak, dziecko leżące nie sięga do zabawek, myślę, że właśnie tak jest w każdym stojaku, bo gdy Tincia była mała, mieliśmy innej firmy stojak, tam było chyba jeszcze gorzej, to było jeszcze wyżej podniesione. Ponadto jak stojak, jak na przykład mamy dziecko, które średnio lubi leżeć na brzuszku, a stojak zrobimy w pozycji stoliczka, to możemy go później w ten sposób obrócić. On nam będzie wtedy w pionie stał i dziecko leżące na brzuszku ma łatwy dostęp do zabawek, ponieważ ten stojak nie ma pozycji właśnie dla dzieci brzuszkowych. W poprzednim stojaku była ta pozycja, ale ona to już w ogóle była za wysoka dla takich maluszków leżących na brzuszku, więc z tego korzystaliśmy właśnie w ten sposób, że przerabialiśmy go na stoliczek dla dziecka chodzącego i odwracaliśmy boczkiem. I Olisia sobie mogła się bawić na brzuszku, leżąc właśnie tymi zabaweczkami. Nie jest to jakoś bardzo uciążliwe dla naszych uszu. Dźwięk jest regulowany, ma dwie opcje regulacji. My korzystaliśmy z tej niższej. Chyba w każdej zabawce korzystamy z najniższego poziomu dźwięku. No i nie trzeba było zaklejać głośnika. Więc było to całkiem, jest to całkiem znośny dźwięk. Zresztą słyszeliście, nie jest jakoś bardzo głośny. Podsumowując, stojak jest bardzo dobrze jak dla mnie wykonany, jest lekki, ale zarazem jest porządny. Nie czuć jakiejś tandetcizny, trzymając go w rękach. Mimo że z tyłu ma napisane Made in China, ale to chyba jak większość plastikowych zabawek. Chociaż zdarzają się też inne, ale już mniejsza z tym. Stolik jest naprawdę fajnie wykonany. No i nie jest taki drogi jak na stojaki gimnastyczne, z tego co patrzyłam.
Więc ja mogę go Wam polecić dla maluszka, jak Wasz maluszek się narodził i szukacie, co można mu kupić, to ja polecam ssaki gimnastyczne. Tak około 2, 3 czy 4 miesiąca dzieci się zaczynają właśnie interesować tego typu rzeczami. No i daje to nam, mamom, trochę wolnego czasu. Oliś leżała sobie w leżaczku, przed leżaczkiem stojak, więc dobre 10 minut czy 15 tak potrafiła z nim leżeć. No, a te 15 minut wiadomo jest na wagę złota w początkowym okresie życia dziecka. Więcej o stojaku przeczytacie na naszej stronie, ja Was tam gorąco zapraszam. W opisie do filmu będzie link i także w opisie do filmu będzie link do strony, gdzie będziecie mogli sprawdzić ceny tego stojaka, o ile żaden error po drodze nie wyskoczy, bo ostatnio już mi się tak zdarzało, nie wszystkich filmach są ceny niestety jeszcze, więc będą pewnie w późniejszym czasie, bo coś tam się popsuło, nie mogłam linków skopiować, ale do tego stojaka mam nadzieję, że się uda, więc w opisie do filmu on tam będzie. No i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod filmikiem. Jeżeli nas nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie i koniecznie polubcie także na Facebooku. Wszystkie linki w opisie. Ja już Wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, do usłyszenia.